Witam wszystkich. Do naprawy, obiecany w poprzednim filmie, prezydent Lincoln, który został przysłany do mnie aż z Glasgow. Łącznie z radiotelefonem, właściciel tego sprzętu dostarczył tego typu mikrofon oraz przewód zasilający. Proszę zobaczyć, brak bezpiecznika na przewodzie zasilającym. Natomiast właściciel napisał mi karteczkę, dosyć długą, nie będę czytał wszystkiego. Właściciel zaznaczył, że radio było prawdopodobnie odwrotnie podłączone, czyli pomylony plus z minusem. No i z radia niestety poszedł dym. I teraz radio mocno śmierdzi. Mógłbym podłączyć je, wypróbować, ale najpierw trzeba zacząć od podłączenia do tego przewodu jakiegoś bezpiecznika, aby nie zrobić jeszcze większej szkody. Na szybko przylutowałem taki bezpiecznik z oprawką. Wstawiłem na razie bezpiecznik 2-amperowy. Powinien w zupełności wystarczyć do samego odbioru. Nie ma sprawy. Przede wszystkim należałoby w tej chwili radio wyłączyć, bo radio wyjąłem z pudełka i nie ruszałem, czyli radio było włączone. Do sprawdzenia, do testu, gdzie radio było spalone, czy coś się dzieje i bezpieczniki się przepalają, radio powinno być wyłączone. Podłączyłem multimetr, zakres 20-amperowy. Podłączymy sobie zasilanie i wypróbujemy. I jak było widać na mierniku, zapewne spalił się bezpiecznik. Jest ewidentnie zwarcie w radiotelefonie. Trzeba będzie rozkręcić radiotelefon i sprawdzić podzespoły w środku. Zobaczymy sobie za chwilkę, jak to radio w środku wygląda. Natomiast zazwyczaj przepalały się, czy robiły zwarcie na zasilaniu diody, które są specjalnie montowane po to, aby w momencie, kiedy odwrotnie podłączymy plus z minusem, ta dioda robi nam zwarcie, przepala się bezpiecznik i radio w ten sposób mamy uchronione przed spaleniem. A więc przed przystąpieniem do rozkręcania radia należy się solidnie zdezynfekować. Jak widać, radio w bardzo ładnym stanie. Z tej strony niezniszczone. Końcówka mocy najprawdopodobniej oryginalna. Natomiast dioda, która mogła się spalić, znajduje się w tym miejscu. Jest tak schowana troszeczkę. Zobaczymy jeszcze z drugiej strony. No i z tej strony też wygląda bardzo ładnie. Radio nie wygląda na to, żeby było przez kogoś tu grzebane, modyfikowane. No jedynie ktoś sobie dorobił w tym miejscu gniazdo do głośnika, aby można było korzystać ze zwykłego głośnika dodatkowego z takim wtykiem mini jack. Ponieważ dioda zabezpieczająca znajduje się w tym miejscu, przy samych przewodach zasilających, najprościej, chyba najłatwiej będzie odlutować te przewody na razie i wylutować diodę tą zabezpieczającą i sprawdzić sobie, czy w dalszym ciągu będzie radio wykazywało zwarcie. Tu jest owa wylutowana dioda. Widać teraz po obudowie,
że aż rozerwało obudowę. Mam nadzieję, że będzie to widać, bo ja tu patrzę w wizjer od kamery, może o, w ten sposób. Ewidentnie obudowę aż rozerwało. Po wylutowaniu starej uszkodzonej diody nie wkładałem jeszcze nowej, natomiast wymieniłem bezpiecznik. Można skontrolować radiotelefon jeszcze raz. Uwaga, bo może siwy dym pójść. No i niestety bezpiecznik się spalił ponownie, czyli mamy w dalszym ciągu jakieś zwarcie. Odlutowałem od końcówki mocy jedną nóżkę, tą zasilającą, ponieważ wiele radiotelefonów jest w ten sposób robionych, że zasilanie dochodzi do końcówki mocy nawet w momencie, kiedy radiotelefon jest wyłączony. Jest to normalne, ponieważ w czasie nadawania radiotelefon pobiera bardzo dużo prądu i gdyby ten prąd przechodził jeszcze przez włącznik, to te włączniki szybko by się zużywały, wypalały i dlatego bezpośrednio, jeśli radio już jest podłączone do prądu, bezpośrednio napięcie występuje na końcówce mocy. Podłączę może miernik dla sprawdzenia. Ustawimy test diody. Tu jest taki brzęczyk, prawda? I teraz weźmiemy sobie przewód zasilający od radia i podłączę go, żeby coś było widać, podłączę go do plusowego przewodu. I tu cały przewód plusowy jest, także cała końcówka mocy jest pod napięciem i niestety, zaraz jeszcze to sprawdzę, ale prawdopodobnie jest również spalona końcówka mocy. Ale to za chwilkę, bo właśnie dzwoni telefon. Ale zanim jeszcze wylutuję ten tranzystor całkowicie, można jeszcze jedną próbę zrobić. Odjeżdżam z kamerą. Minus można podłączyć gdziekolwiek, nawet za obudowę. Podłączymy sobie teraz zasilanie. Bezpiecznik już był wymieniony, tylko odsuniemy, żeby nam przewody nie zrobiły zwarcia. Teraz można uruchomić radio. Świeci, działa. Radiotelefon sprawny. Ale sprawny w momencie, kiedy odlutowana jest nóżka od końcówki mocy. No to teraz trzeba ten tranzystor wylutować, sprawdzić. No i zrobić to, co właściciel tego sprzętu sobie zażyczył. Testem diody można wypróbować tranzystor. Niewygodnie mi troszeczkę, tak żeby coś było widać. Na nóżkach tych mamy zwarcie. A tu też jakieś dziwne wyniki pomiaru. Tu ewidentnie zwarcie. Jeszcze pozamieniam końcówki. Totalnie tranzystor spalony. Końcówka mocy już jest wymieniona, natomiast zamiast tej małej diody wstawiłem taką solidną, potężną diodę 1N5404, także wytrzyma sporo.
Natomiast jeśli chodzi o końcówkę mocy, to niestety nie miałem na już takiego tranzystora, ale ponieważ mam w serwisie do odbioru też takiego Lincolna, który leży już nieodebrany po naprawie ze 2 lata i klient się nie kwapi, no to poczeka sobie w razie czego jeszcze następne 2 lata, jak taki tranzystor zdobędę i wymienię. Natomiast w tym radiotelefonie, no teraz można spróbować je ponownie podłączyć. Powinno być już wszystko w porządku. Podłączymy sobie plus i minus. Jeszcze raz nie udało się. I teraz, gdzie tu mamy włącznik. I teraz końcówka mocy jest. Dioda wstawiona, potężna. Jak ma się coś spalić, niech spali się bezpiecznik, a nie radio. I teraz radio już coś nam odbiera, ale może, żeby było wygodniej, jednak podłączę ten minus tu do przewodu. I teraz mamy wygodniej radio 27555. Widać, że górna wstęga, kanał wywoławczy. Podłączymy zaraz antenę, gdzie my tu mamy. Antena. Jest antena. Podłączymy antenę. O, i widać już po S-metrze, że radio odbiera jakiś sygnał. Ale ponieważ nie ma głośnika, więc nie będzie nam nic szumiało, bo głośnik też jest chwilowo odłączony, żeby było łatwiej mi naprawiać. Także S-metr pokazuje jakiś sygnał, czyli coś odbiera. No ale teraz niestety trzeba będzie podłączyć inne urządzenia. Trzeba będzie wygrzać radio, podłączyć sondę pomiarową i poustawiać wszystkie generatory. Po wygrzaniu radia i ustabilizowaniu się, powiedzmy, w miarę częstotliwości, można przystąpić do strojenia pierwszego generatora, a to jest generator 10240. Jak widać, troszeczkę jest odsunięty, można to jak najbardziej skorygować. No, z dokładnością do 1-2 Hz. Jak to się mówi, bez przesady. W zupełności to wystarczy. Tym bardziej, że i tak radio, jeśli się rozgrzewa i stygnie, ta częstotliwość będzie się zmieniała, no oczywiście w jakichś tam niewielkich granicach. Można przystąpić do strojenia następnego generatora. Następny generator to będzie w tym miejscu. Drugi generator, jak widać, ustawiony jest za nisko. W tej chwili ustawiony jest na radiotelefonie częstotliwość 27200 w AM-ie, czyli częstotliwość miernik powinien pokazać 37895000. Także trzeba to skorygować.
zawsze tak łatwo idzie, niestety. Minimalne ruchy wkrętakiem i częstotliwość sobie odjeżdża. No, zobaczymy, czy uda się wstrzelić idealnie. No myślę, że tak zostawię, bo naprawdę, żeby to ustawić dokładnie, to trzeba mieć anielską cierpliwość. Przy czym za godzinę, dwie i tak będzie herc, 2, 5 do góry albo do dołu. Także zostawiam, uznaję, że jest to ustawione wręcz idealnie. I ostatni, trzeci generator, który znajduje się tu. I po kolei mamy 3 cewki do AM-u, wstęgi górnej i wstęgi dolnej. Zostanie jeszcze do ustawienia współbieżność częstotliwości nadajnika z odbiornikiem i będzie można zająć się zestrojeniem toru nadawczego oraz odbiorczego. Strojenie nadajnika zaczynamy od ustawienia prądów spoczynkowych końcówki mocy oraz następnie zestrojenia filtrów w nadajniku, tak aby nadajnik równo pracował na skrajnych pasmach. Do zestrojenia odbiornika mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filtrów, a nawet 9, bo tu jeszcze jest od FM-u, także 9 filtrów do zestrojenia, przy czym jeśli nikt tu nie ruszał tych filtrów, tak jak i tu w nadajniku, to można je pominąć, ale w każdym bądź razie warto to później skontrolować jednak analizatorem widma. Radio prawie już jest gotowe. Właściciel prosił, aby jeszcze zmienić to podświetlenie z zielonego na oryginalne. W oryginale to radio miało takie, powiedzmy, różowe podświetlenie. Takie różowo-żółte, coś w tym rodzaju. I tu nie działa jeszcze zmiana jasności podświetlenia. No niestety ktoś tu zastosował diodę i dlatego nie działa zmiana jasności podświetlenia. Gdyby to była żarówka, to by to ładnie działało. Natomiast w tej chwili jest wstawiona dioda. Również widać to po tym, że na samym środku wyświetlacza jest najjaśniejsze, bo dioda po prostu świeci punktowo. Żarówka bardziej równomiernie rozprasza światło, natomiast dioda w tym miejscu najjaśniej świeci, natomiast na brzegach niestety jest troszeczkę ten wyświetlacz ciemniejszy. Ale to również jest do zrobienia. Nie ma sprawy. Z ciekawości jeszcze zobaczymy, czy coś będzie słychać. Filtr przeciwzakłóceniowy działa. Działa. Tylko niestety koronawirus wymiótł wszystkich kierowców. Od kilku dni cisza taka na 19 kanale. Od czasu do czasu ktoś się odezwie. Mało kierowców jeździ, mało używa CB radia. I cisza. Trzeba niestety czekać
na lepszy okres, kiedy już będzie można zdjąć te paskudne rękawiczki. Zobaczymy sobie jeszcze wstęga górna 27 555. Tu również cisza, dobrze ustawiłem? Chyba tak. 27555. Cisza. Niestety nie ma propagacji. No ale jeszcze została mi ta żarówka nieszczęsna, także trzeba zrobić teraz podświetlenie i jeszcze raz przetestować radio, ustawić moc wyjściową. Myślę, że to już koniec prac. Podświetlenie wymienione. Jaśniej, ciemniej działa. Kontrola mocy wyjściowej nadajnika na sztucznym obciążeniu przy pomocy generatora. W tej chwili mamy, może ustawię minimalną moc, nośna i teraz maksymalna moc wyjściowa w granicach 15-16 W. Uruchomię generator z modulacją w granicach 26 W mocy PEP. Wstęga górna USB, uruchomiony generator, przepraszam, uruchomiony nadajnik, brak mocy, prawidłowo, uruchomiony generator, 28 W. Wstęga dolna LSB, uruchomiony nadajnik, brak mocy, prawidłowo, uruchomiony generator, 27 W mocy. Można jeszcze skontrolować, powiedzmy AM, zmienić sobie częstotliwość, można sprawdzić na skrajnych pasmach. Ustawię 26 mega AM nośna i z modulacją. Wstęga górna USB. I teraz wyższa częstotliwość, prawie 30 mega AM nośna i z modulacją. I jeszcze wstęga górna USB. I jak widać, nadajnik działa poprawnie. Jeszcze można sprawdzić sobie, ale już przy podłączonej antenie, czy radiotelefon będzie działał. Także można to wyłączyć już, odłączyć całkowicie pomiar mocy i podłączyć bezpośrednio już antenę. Jak słychać, że nic nie słychać, cisza na 19 kanale. Życzę wszystkim jak najmniej usterek i oczywiście dalekich łączności. Dużo zdrowia na święta i pozdrawiam.